Cześć, z tej strony Krystian ze Strasznych Opowieści. Zanim przejdziemy do filmu, miałbym do ciebie, mój widzu, prośbę. Prosiłbym cię o małe wsparcie. Link do zrzutki, którą prowadzę, jest w opisie. Serdecznie dziękuję z góry za każdą pomoc. A teraz zapraszam na film. Uspokajam oddech, będąc jeszcze w połowie świadoma. Wsłuchuję się w ciche odgłosy za drzwiami. Kroki, rozmowy, kichanie. Dźwięk rozsypywanych tabletek. Mimo iż sen jest gotowy mnie pochłonąć, ciągle nie potrafię spokojnie usnąć. Coś gniecie mnie w udo, coś mnie uwiera. Zaczynam się wiercić, zapominając kompletnie o odpoczynku. Podarowano mi ocean. Przewracam się na bok, lekko kopiąc pełzaka, na co odpowiada mi cichym mruczeniem. Jest taki ciężki. Zawsze wydawało mi się, że kości owleczone skórą nie ważą tak dużo. Pewnie przytył po tych cukierkach. Swoją drogą nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czemu cienie obsesyjnie uwielbiają słodkie rzeczy. Z tego, co mówił Aleksy, wynika, że pełzak nie jest upośledzony, jeśli chodzi o dietę. Widocznie zżeranie słodyczy leży w ich naturze. Ciekawe, czy wszystkie tak mają. Podarowano mi ocean. Pielęgniarki toczą rozmowę na temat zmian na oddziale dla czubków o wysokim levelu. Podobno ktoś wykupił 2/3 własności psychiatryka. Zapowiadają się ciężkie czasy. Pewnie nowy współwłaściciel będzie chorym dupkiem, który wykorzystuje wszystkich po kolei. Mam nadzieję, że opuszczę to miejsce, zanim zmienią się zasady. Jestem już prawie zdrowa, prawie zdolna do normalnego funkcjonowania. Podarowano mi ocean. Siadam na skraju materaca. Pierdolę, nie zasnę. Siewam, po czym przeciągam się leniwie. W ciszy, która zapadła nagle, słychać jedynie niskie mruczenie cienia. Mój uważny anioł zapadł w głęboki sen. Świetnie. Teraz, znając swoje szczęście, wpadnie banda potworów i pożre mnie żywcem. Nie chcę, żeby pełzak spał, ale gdy go zbudzę, pewnie znów będzie się złościł. O ironio, gdybym wiedziała o jego nieszkodliwości te pieprzone 15 lat temu, już dawno nauczyłabym go posłuszeństwa. Wbijam wzrok w jego podkulone kończyny. Wcześniej nie przyszło mi do głowy, by obejrzeć go z bliska. Byłam przekonana o jego swoistej zwyczajności, ale teraz zauważam znaki szczególne. Skóra, która wydawała się idealnie czarna, idealnie gładka i idealnie straszna, tak naprawdę jest pomarszczona i sucha. Dłuższą chwilę rozmyślam nad tym, czy nie przeszkadzają mu kolce, które wychodzą z jego stawów. Czy mają jakieś zastosowanie? Może istnieją, by pomagać cieniom w rozrywaniu ofiar? Pełzak wtula się w koc. Tak, to coś i zabijanie niewinnych ludzi. Założę się, że nie potrafiłby skrzywdzić nawet muchy. Uśmiecham się lekko, otulając czarną postać, kiedy na barku cienia zauważam ranę. Cofam dłoń. Jest świeża, ciemnoczerwona. Czekam chwilę, ale krew nie krzepnie. Przełykam gorzką ślinę, dotykając swojego prawego ramienia. Czy to możliwe? Wyczuwam pod palcami zgrubienie. Pamiętam, jak w 3. klasie szkoły podstawowej pewien dupek imieniem Krystian zepchnął mnie ze stopni. Miałam rozcięty bark, blizna została na moim ciele do dziś. Otwieram usta, podciągam rękaw sukienki, odsłaniając ślady po igłach. Może się wydawać, że takie drobne rany szybko się goją, jednak jeśli kłucia są częste, skóra robi się wrażliwsza. Dlatego całe moje wewnętrzne przedramię pokryte jest kropkami. Drżącą dłonią przekręcam rękę cienia. Liczę rany na jego skórze, z których ciągle toczy się rubinowa substancja. A więc pełzak przejmuje moje urazy? Byłby w stanie zagoić się na mnie tylko dlatego,
że on ciągle przez nie cierpi? Nie chcę, by cierpiał. Gładzę jego długie, ostre szpony. Potwór przeciąga się i skula w kulkę. Bez wątpienia jest moim aniołem. Zastanawia mnie tylko, czy dokuczają mu te wszystkie skaleczenia. Jeśli zostaje zraniony, gdy ja uszkodzę swoje ciało, to może cierpi też, gdy moja psychika popełnia samobójstwa. Może tylko dzięki temu, że zabiera ode mnie całe moje cierpienie, ja jestem w stanie funkcjonować. Gdyby tak było, byłaby to najbardziej smutna rzecz na świecie. Ściskam jego dłoń, wstaję i zaczynam chodzić po pokoju. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Podchodzę do szafy, otwieram ją. Napotykam swoje odbicie w tafli lustra. Biała twarz, białe włosy. Zero śladu życia. Oto ja. Podarowano mi ocean. Pamiętam dzień, w którym zjawiłam się w tym ośrodku. Przywieźli mnie tu wieczorem. Czułam się jak porzucony szczeniak, całkowicie osamotniona. Całkowicie niechciana, beznadziejnie zagubiona. Skoro już porównuję siebie do psa, muszę przyznać, że wyrośnięcie ze strachliwego ratlerka na gruźnego, kapryśnego wilka zajęło mi dużo czasu. I oczywiście pieniądze moich rodziców pozwoliły mi się tu ustawić, co z kolei spowodowało, że zgubiłam siebie w sobie, a to pomnożyło moje schizy. Prawdę mówiąc, nie pamiętam już, jaka jest prawdziwa Hanna. Jestem oddechem tego, co kiedyś było. Jestem tylko iluzją. Podarowano mi ocean. Zanurzam palce we włosach, próbując się uspokoić. Jeszcze raz usłyszę w głowie ten cichy głos, a skoczę z dachu lub podetnę sobie żyły. Wiem, że podarowano jej ocean, ale nie wiem kto, nie wiem czemu, nie wiem nawet o co dokładnie chodzi. Opadając na podłogę, zwijam się w kulkę. Usiłuję myśleć o przyjemnych rzeczach, zaciskając powieki z całych sił. Wszystko będzie dobrze. Podarowano mi ocean. Kurwa, czemu to jest takie wkurwiające? Czemu? Kiedy ponownie otwieram oczy, ogarnia mnie panika. Jest ciemno, nic nie widzę. Dźwięki wirują nade mną i wpadają do moich uszu. Są takie ciężkie. Oddycham z trudem, a moja skóra piecze. Nie wiem, co się dzieje. Słyszę kroki zbliżające się ku mnie. Nie mam możliwości się poruszyć. Jestem obolała, a przerażenie potęguje całe to cierpienie. Obłęd narasta w moich żyłach i kiedy mam zamiar stracić rozum, nade mną rozlega się dźwięczny kobiecy głos. Izabelo! Nie jestem Izabelą. Jesteś gotowa wyzdrowieć? Chciałabym zacząć krzyczeć, ale strach, dezorientacja i panika nie pozwalają mi nawet na najmniejszą reakcję.